Cześć, z tej strony Tomek. W tym odcinku powiem Ci, w jaki sposób można wykorzystać to, że obecne ceny gazu na Ethereum są dość niskie i dzięki temu nauczyć się nowych rzeczy oraz zdobyć ciekawe doświadczenie. Także zapraszam Cię do wysłuchania i do obejrzenia tego odcinka. Pierwszą kwestią, której warto spróbować, z którą warto poeksperymentować, są to domeny na blockchainie i taką usługę oferuje chociażby serwis unstoppabledomains.com, gdzie możemy wykupić sobie domeny na blockchainie w głównej domenie .crypto. Tutaj jest taka ciekawa, również taki ciekawy aspekt biznesowy, ponieważ pamiętamy, że kiedyś podczas bańki dotcomowej różne domeny bardzo rosły na wartości. Można było sobie, prawda, zawczasu kupić różne popularne nazwy, zarejestrować je jako domeny, a następnie później próbować sprzedać je z zyskiem. Podobnie myślę, że można do tego podejść obecnie, jeśli chodzi o domeny krypto. To znaczy możemy próbować rejestrować dosyć krótkie albo w przyszłości będące, mogące stać się popularne nazwy i w ten sposób później sprzedać je jakoby tak z drugiej ręki. Dodatkowo serwis Unstoppable Domains pozwala na wykorzystanie naszej domeny właśnie do przyjmowania płatności zarówno w BTC, Ethereum, Litecoin, XRP, jak i Zilliqa. Dlatego tym bardziej jest to ciekawa propozycja. Oczywiście będzie to wspierane na portfelach, które to wspierają, a te portfele są wymienione tutaj na stronie internetowej Unstoppable Domains. Co ciekawe, ten serwis również wspiera Paystring, czyli technologię również kreowaną przez firmę Ripple, znaną wcześniej pod nazwą PayID. Pamiętam, że jakiś czas temu również o tej technologii zrobiłem dla Was odpowiedni odcinek. Domeny te również można wykorzystać do założenia swojej strony internetowej, hostowanej właśnie zgodnie z IPFS-em. Można z nich korzystać jako taka nasza wizytówka, można oczywiście je transferować, można je zweryfikować za pomocą Twittera. Te wszystkie operacje również potrzebują zużycia gazu, dlatego póki ten gaz jest tani, można śmiało z tego skorzystać i poznać blockchain, poznać kryptowaluty trochę od innej strony. Kolejna sprawa to sprawdzić tak zwane allowances na naszych portfelach, ponieważ często zdarza się, że ten allowance jest nielimitowany, a to znaczy, że ten właśnie spender, czyli adres, na rzecz którego ten nasz allowance dla danego kontraktu wydaliśmy, będzie po prostu mógł w dowolnej ilości wydawać te nasze tokeny. Także jak najbardziej również myślę, że warto tutaj podpiąć się MetaMaskiem do takiego serwisu, czy to można też również zrobić za pomocą Etherscana i zweryfikować, czy te wszystkie allowances, które rzeczywiście są przyznane różnym kontraktom tokenów, są nam jeszcze potrzebne. Jeśli nie, to można oczywiście ten allowance ustawić na zero lub całkowicie anulować i to ze względów bezpieczeństwa jest jak najbardziej wskazane. Trzeci taki temat to myślę, że warto trochę pobawić się NFT, spróbować sobie coś wymintować, utworzyć jakiś token tego typu, chociażby za pomocą serwisu Rarible, następnie spróbować skonfrontować to z portalem OpenSea, na którym możemy to chociażby spróbować sprzedać. Tutaj widzicie podstawowe, na jednym z moich adresów takie przykładowe tokeny NFT,
które tak naprawdę na tym adresie się znajdują. Obecnie nie posiadam tutaj tokena, który został wymintowany. Kiedyś coś takiego wytworzyłem, ale jeden z widzów właśnie wykupił ten token NFT, będący według mnie pierwszym tokenem NFT wykorzystanym jako miniaturka właśnie do filmów na YouTubie. Kolejna sprawa, to myślę, że warto spróbować zainteresować się drugimi warstwami, jeśli ktoś z Was nadal tego nie zrobił. I tutaj warto zwrócić uwagę na polski projekt L2Bit, który linkuje właśnie do różnych projektów drugiej warstwy. Tutaj pod względem chociażby Total Value Locked na danym protokole. Tutaj ten serwis oferuje również ciekawe dodatkowe informacje po wejściu w wybrany dany projekt. Myślę, że warto również sobie to przeczytać i zapoznać się właśnie z ewentualnymi plusami i minusami tych kolejnych rozwiązań drugiej warstwy. Także pamiętajmy, że przy niskich cenach gazu wejście, czy też ona migracja, skorzystanie z bridge'a na drugą warstwę będzie dużo tańsze, a po drugiej warstwie tych opłat praktycznie już nie ma, są one na tyle niskie, że można je pominąć, także myślę, że jak najbardziej warto z tego typu rozwiązań skorzystać. Drugi argument ku temu może być taki, że nie wszystkie projekty drugiej warstwy wypuściły jeszcze token i możliwa jest sytuacja, że po prostu dla osób, które korzystały z tych projektów, w przyszłości jest planowany jakiś airdrop tego tokenu, danego rozwiązania, danego protokołu drugiej warstwy. Kolejna, ostatnia sprawa i chyba najbardziej oczywista, to jeśli do tej pory nie mieliśmy okazji zapoznać się do końca z DeFi, to warto wejść sobie na DeFi Pulse, przejrzeć różne projekty i spróbować ich poużywać. Czy to na przykład skorzystać z serwisów pożyczkowych typu Aave, czy też zrobić może jakiegoś swapa pomiędzy stablecoinami na Curve, również w kontekście pożyczek skorzystać z Compounda. Oczywiście wykonać parę swapów na Uniswapie, czy też na Uniswapie, spróbować zlewarować dostarczanie płynności na Alfa Homora, użycie jakichś instrumentów syntetycznych na Synthetix, może nawet skorzystać z serwisu Tornado Cash. Także jak najbardziej myślę, że warto tymi protokołami się pobawić. Oczywiście zachęcam również do podawania swoich propozycji w komentarzach. Na ten moment to już wszystko. Dziękuję bardzo. Cześć.